Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić State of Decay, pierwszą grę studia Undead Labs, która została ostatnio wydana na Steamie. Wpisuje się ona w popularną tematykę zombie, ale odróżnia ją jedna rzecz. Mamy tutaj otwarty świat, który pozwala nam na niesamowitą swobodę działania. Zacznijmy sobie rozgrywkę i na samym początku wita nas bardzo nieprzyjemna sytuacja, ponieważ w grze nie mamy przerywników filmowych, zatem od razu jesteśmy wrzuceni do akcji. Przez co może to wydawać się trochę niedopracowane, ale ja myślę, że to jest zabieg specjalny, który twórcy tutaj wprowadzili, że wszystko to, co dzieje się na ekranie, będziemy poznawać z rozmów między postaciami. Mamy tutaj Eda i Markusa, którzy po przybyciu na wyspę zostali zaatakowani przez hordę zombiaków. Musimy się z nimi razem dowiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło i zobaczyć, co możemy jeszcze zdziałać w tym świecie opanowanym przez zombiaki. Oczywiście nie możemy tutaj zostać, zatem udajemy się do Ranger Station. Tam znajdziemy pomoc oraz schronienie. Zabijamy zombiaka i zobaczcie, przyjrzyjmy się tej grze. Wygląda to bardzo ładnie, mimo tego, że State of Decay, jak wiadomo, zostało przeniesione na pecety z konsoli, to jest to przystosowane idealnie i rozgrywka jest bardzo płynna. Oczywiście sterowanie mamy już typowo pecetowe przy wykorzystaniu klawiatury oraz myszki, więc wszystko jest tak jak należy. Udajmy się do tego Ranger Station i tutaj dowiemy się od Thomasa, co wydarzyło się w okolicy i co powinniśmy w tym momencie zrobić. W grze otwarty świat pozwala nam na pełną swobodę, zatem mogę go eksplorować i robić to, co tylko żywnie mi się podoba. Co tutaj się do cholery dzieje? Dzieje się więcej, niż sobie z tego zdawaliśmy sprawę. Musicie poszukać w okolicznych domkach letniskowych jakichś ocalałych oraz czegoś, co przyda nam się w późniejszym czasie, aby przetrwać. Możemy jeszcze tutaj zobaczyć sobie do ekwipunku znajdującej się populacji w tym domku i dzięki temu uzupełnić swoje zapasy. Zobaczmy, co mamy tutaj w tym pojemniku. Jest to kij, który będziemy mogli wykorzystać oczywiście, ponieważ broń w tym momencie mam nową, ale niestety podczas walki broń mojego bohatera zostaje uszkodzona. Ma pewien limit, po którym niestety niszczy się dokładnie jak w Dead Island. Biorąc pod uwagę to, że jest bardzo dużo gier tego typu o apokalipsie zombie, czymż musi się ona wybijać? Ten otwarty świat to jest naprawdę to, co brakowało w grach tego typu. Moim zadaniem jest teraz, aby przyjrzeć się tym pytajnikom i rozejrzeć się po okolicy. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze mnie czeka. Oczywiście, że tak, tu mamy auto. W grze możemy poruszać się autami, ponieważ w pewnym momencie będziemy musieli dostać się na bardzo duże odległości, aby przemieszczać się pomiędzy obozami. Odkrywamy nowe lokacje. Oczywiście do każdej z nich możemy się udać w kolejności, jaka nam tylko przyjdzie do głowy. Jeszcze jedno domostwo tutaj. I czy to jest końcówka? Jeszcze nie. Pytanie, co jeszcze? Tutaj, ostatni pytajnik. I to wszystko na tej wodnej wieży. Teraz słyszymy po prawej stronie strzały. Mam nadzieję, że niedługo będę się mógł tam udać i będzie tam czekać na mnie coś bardzo niemiłego. Ale o tym za chwilę. Mój przyjaciel spadł z tej wodnej wieży, a ja sobie po prostu zejdę. Czasem się tak zdarza, że możemy zepchnąć kogoś z danego miejsca i niestety w tym momencie bohaterowie tracą trochę punktów życia. Zobaczcie, mamy tutaj bardzo rozbudowane menu naszych postaci. Mamy tak, Markusa Campbella, Eda Jonesa, Thomasa Rittera, Wendell Higgins, przepraszam, Wendell, Shayle Brookstone. Każda z tych postaci może być postacią grywalną, ale w tym momencie możemy poruszać tylko Markusem. Postaci mają takie statystyki, mianowicie cardio, wits, fighting, shooting, powerhouse, leadership. Każda z tych statystyk jest rozwijana samoczynnie podczas używania jej. Zobaczcie,
Nasz bohater w cardio ma training, the basic training i special technique i w każdym z tych działów jest coś takiego. Oczywiście tylko od nas zależy, jak postać się rozwinie. Możemy wykorzystywać różne umiejętności innych postaci, aby dostać się do określonych celów. Zatem rozgrywka jest zupełnie nieliniowa i to tylko od nas zależy, jak się potoczy. Muszę chwilę odsapnąć, ponieważ mój bohater wykorzystuje staminę do poruszania się oraz walki, a przy większej ilości zombiaków może to być trudne. Wejdziemy sobie teraz do tego domku letniskowego, ponieważ zombiaki nadchodzą. W środku oczywiście też był jeden i na samym początku on mnie zaatakował. Bardzo duża ilość życia została mi zabrana, praktycznie 1/3. Tu jeszcze jeden zombiak. Muszę go szybko pokonać, ponieważ nie mogę sobie pozwolić w tym momencie, żeby stracić większą ilość energii. I przeszukujemy. Możemy przeszukiwać przedmioty na dwa sposoby. Przy pomocy takiego cichego wykrywania przedmiotów, tych co się znajdują w środku, oraz przy trochę szybszym wykrywaniu, ale robiąc więcej hałasu. Tutaj nie możemy już nic znaleźć, zatem spójrzmy na mapę, która jest ogromna. Moi drodzy, przywodzi ona mi na myśl mapy z GTA, z Mafii, z tym, że tutaj jest oczywiście, jak wiadomo, otwarty świat. Kolejny zombiak leży. I pytanie, gdzie ja tutaj muszę się udać, mapa wskazuje mi, że do tego domku letniskowego po tej stronie. Za każdym razem mamy tutaj rozmowę naszych bohaterów i ja w tym momencie zostałem trochę pogryziony. Będę musiał skorzystać z środków przeciwbólowych. Umiejętność walki mojego bohatera wzrosła na poziom numer 2. Zamykamy sobie drzwi. Mogę również zbudować sobie barykady na oknach, to usprawnia obronę danego miejsca. Zombiaki oczywiście nie przedostaną się przez drzwi, zatem są tak głupie i próbują zniszczyć nam barykady stworzone w oknach. Pytanie, co tutaj mamy? Środki przeciwbólowe oraz snaki, chrupki, które wykorzystujemy jako środek odbudowywujący ilość staminy. Wezmę sobie jeszcze teraz środki przeciwbólowe, ale jeszcze atakował mnie zombiak. Użyjemy tego i wzrasta ilość punktów życia mojego bohatera. Przeszukam sobie jeszcze te przedmioty. I dzięki temu za chwilę będę mógł się udać znowu do stacji ratowników. Wracamy do nich i tutaj będziemy mogli w dalszym momencie podążać do tych strzałów, które słyszeliśmy w oddali. Pytanie, w którą stronę iść? Spójrzmy jeszcze raz na mapę. Zobaczcie, jest to bardzo daleko od tego miejsca, w którym aktualnie się znajduję, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby udać się tam przy pomocy auta, które widziałem w pobliżu. Miejmy nadzieję, że to auto odpali. Pytanie tylko, czy tutaj się ono znajduje. Chwilę muszę odpocząć, zatem mój bohater nie będzie w tym momencie biegł. Kolejne zębiaki. Chyba nie tutaj było to auto, więc wrócę sobie po prostu do tej stacji i udam się tam na piechotę. Moi drodzy, gra była bardzo długi czas w Steam Early Access. Przez ten czas bardzo dużo łatek twórcy stworzyli i między innymi usprawnili sterowanie, które wykorzystuję teraz myszkę i klawiaturę. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że kiedykolwiek gra dostanie sterowanie dla pecetowców, ale jest to miła niespodzianka. Czekam jeszcze, gdy będzie pełne spolszczenie napisów, co znacznie ułatwi mi rozgrywkę. Będę musiał się udać tutaj. Pytanie teraz, czy podążam w dobrym kierunku? Oczywiście, że tak. Przedostanę się tam w pobliżu rzeki. Mój bohater znowu jest zmęczony. Zjem sobie chrupki, snaki, które szybko odnowią mu staminę. Dzięki temu będę mógł biec. I między tymi pagórkami, między tymi skałami słyszymy strzały.
nadchodzą zombiaki, ja niestety upadłem i mamy tutaj bohaterkę niezależną, Maję, która potrzebuje pomocy. Zobaczcie, zombiaki atakują ją, a my musimy jej pomóc. Jest tutaj duża chmara zombiaków, ale myślę, że sobie z nią poradzimy przy tej rzece. Niestety mój kij się uszkodził i ja w tym momencie muszę sobie walczyć z zombiakami przy użyciu tego kija baseballowego. Maja postanowiła trochę strzelać do tych zombiaków, zatem narobiła sporo hałasu, ale w tym momencie musimy dostać się z powrotem do stacji ratowniczej, do Ranger Station, razem z tą bohaterką. Została ona zaatakowana przez zombiaki i trochę przez to napsuła nam krwi, ponieważ my musieliśmy ją uratować, nie mogłem jej tak zostawić. Teraz nie mamy czasu, żeby tutaj zostać i musimy wracać do bezpiecznego miejsca. Pytanie tylko, czy mam środki przeciwbólowe? Oczywiście, że tak. Odnowię sobie zdrowie. Ale w tym momencie mój bohater nie może niestety odnowić sobie punktów zdrowia. Pytanie tylko, czy będzie to kiedykolwiek możliwe. Udajmy się w to miejsce, w którym będziemy bezpieczni. Miejmy nadzieję, że wszyscy tam na mnie czekają i dzięki temu będziemy mogli pomóc naszej bohaterce Mai. Pytanie, czy ja w tym momencie mogę się przełączyć między bohaterami? Mam nadzieję, że tak. O, i pięknie. Tak, moi drodzy, oto wykorzystuję sobie drugą bohaterkę, którą jest piękna Maja. Udajmy się do tej stacji strażniczej, omijając zombiaki, ponieważ nie chciałbym w tym momencie z nimi walczyć, a co jest dla mnie istotne, muszę dostać się, aby skontaktować się z Tomasem i powiedzieć, co się wydarzyło i o tym, że słyszałem strzały. W grze przygrywa, jak słyszycie, bardzo przyjemna muzyka. Podoba mi się to, że jest tutaj klimat wylewający się z ekranu strumieniami. W tym momencie pełne zaskoczenie, ponieważ osoby, które tutaj były, zniknęły. Albo, co gorsza, zostały zabite przez zombiaki podczas naszej nieobecności. Ktoś musiał przecież przetrwać. Niestety, Ed sprawdza i wzdycha, ponieważ nikt nie przetrwał, a ta osoba, która tam leży, umarła. Zobaczcie, jakie głupoty wygaduje Ed. Chciałby znaleźć portfel tego umarlaka. No i jeszcze on się obudził, zatem musimy go dobić. Szybciutko, szybciutko. Pomóżmy naszemu bohaterowi. I zobaczmy jego stan. Jest ranny. Ten facet był martwy, przysięgam. Dlaczego to się wydarzyło? Nie wiem. To nie ma sensu. Nie możemy tutaj zostać. Weźmy to, co możemy ze sobą zabrać i uciekajmy stąd. Pytanie tylko, co tutaj zostało. Wydaje mi się, że nic. A, są jeszcze naboje. Zatem biorę wszystkie naboje, które się tutaj znajdują. Przyda się to, ponieważ moja bohaterka, Maja, ma ze sobą pistolety. W tym momencie mamy strzelbę, ale wydaje mi się, że ma ona również taki mały pistolet. I udajmy się stąd w jakieś bezpieczniejsze miejsce. Zobaczmy na mapę. Musimy udać się do tego miejsca, który jest za rzeką. Pytanie, czy mogę tam się dostać autem? Spróbujmy dostać się tutaj do tego, które znajduje się w pobliżu. I Markus podejmuje rozmowę z Mają. Ale ja chciałbym od razu wejść do auta i uciec z tego miejsca. Pytanie, czy to się uda? Czy ona wejdzie do niego?
Niestety nie. Więc uciekajmy, przeskoczymy sobie przez mur, ponieważ w grze możemy przeskakiwać przez takie miejsca, przez co możemy uciec zombiakom. Gdzie się teraz znajduję? Jest to idealne miejsce, aby dostać się tam do tej rzeki. Mam nadzieję, że tym razem nie spadnę ze skarpy. Mój bohater Ed zabrał ze sobą walkie-talkie. Było to walkie-talkie jednego z ludzi, którzy byli w tym obozie bezpiecznym. I teraz komunikuje się z nami jego córka. Zatem robi się coraz ciekawiej i my będziemy się musieli tam dostać do niej, do kościoła. Zabijam tych zombiaków. Muszę oszczędzać magazynki, ale zobaczcie, Ed pomaga mi zabijać te zombiaki, pomaga mi przytrzymać je, a ja sobie celuję. Zatem inteligencja moich współtowarzyszy nie jest zbyt głupia i pomagają mi oni w trakcie walki. Kolejne zombiaki, ponieważ trochę przesadziłem z tym strzelaniem do nich. I w tym momencie mamy tutaj sytuację trochę podbramkową, ponieważ zombiaków jest na tyle dużo, że mogę sobie z nimi nie poradzić i moja bohaterka Maja może zginąć. Miejmy nadzieję, że tak się nie wydarzy. Użycie środków przeciwbólowych trochę zwiększyło mi punkty życia. I zabijmy tych zombiaków. Pięknie udało się, ale co nas czeka? Tutaj będzie bardzo nieprzyjemna rzecz, ponieważ most został zniszczony. Sytuacja zrobiła się nieciekawa. Moi bohaterowie są ranni, mamy wokół bardzo dużo zombiaków oraz most, który jest uszkodzony. W tym momencie będę musiał podążać w stronę kościoła, ale chciałbym was zostawić z tym, żebyście mogli na własną rękę dowiedzieć się, jak tam się dostać oraz co się wydarzy później. Dziękuję wam bardzo dzisiaj serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć!